wam na bok. Bo mama pije kawę każdego poranka, każdego popołudnia. I want you to there's no milk. No to co, ale ja muszę kawę. Chcesz, żeby ktoś zginął? Do you want your kids to stop? Dobra, damy radę. W każdym razie witam was wszystkich w ten sobotni poranek. Tak jak mówiłam wcześniej na filmie, dzisiaj jedziemy sobie na zlot. Tak? Mało niedojrzałe, zachowuj się jak Alicja. No, w każdym bądź razie spotykamy się pod największą azdą w Coventry i jedziemy konwojem do... Boże, ja zawsze zapomnę, gdzie my jedziemy. Gdyby nie Google Maps, to chyba bym nie wiedział, gdzie ja żyję, gdzie ja mieszkam. No nieważne, jedziemy do RAF Muzeum, czyli Royal Air Force. Tam się spotykamy wszyscy. Tam się generalnie będziemy wszyscy poznawać z grupy Fortmaniacy Polish Squad. Także, kto jeszcze nie należy do grupy, a ma Forda, zachęcam, zapraszam. Oh my god, the door just opened! Record! Yes. Jesus Christ. Więc kochani, my już jesteśmy w muzeum, zresztą jak widać piękne, piękne, piękne pokazy, potężne. Idziemy zwiedzać muzeum, takie trochę małe w porównaniu do tego, z jakim byłam wcześniej, czyli w Zaksport. Tam to był pokaz samolotów wojskowych, ale zobaczymy, może coś tutaj się wydarzy. I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. We'll be right back.
gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Recording you. I know you are. Oh, I'm going there then. Oh, yes. I'm not going to die. What are you looking down there? No, I'm going down. Natalia, jak tam? Lecisz? Why is the sky up there? Oh yes, I'm going to land again. I'm not going to die. People behind me. Moje małe niedojrzałe właśnie zna wiarze. They are staring at me. Także dramatyzuję, jakby to naprawdę było. The ground is in the air. Zaraz ja polecę, zobaczymy jak ja będę siekać majtka. Oh, I'm going back near land. I want to go back near. Don't look. I don't have legs. Don't look down. I don't have legs. Ty też albo krzycz. Nie krzycz. I have no legs. I have no legs. People are literally behind me. Jestem dobrym. Nie, myślałam dobrym nogami. Powiem ci, że jakby tak było na żywo, to mogłabym narobić gacze. I'm scared of heights, mama. Do that again. Co? Do that again. Mówię, odkręcamy śrubki? Say hi to me. A ja cię nie widzę. Say hi. Że jesteś tu. No. A gdzie, tu? No. No. Yes. Say hi to me. Thank you. Sorry. Łączysz się ze swoimi? Zadzwonię do Natalii. Dziś, kochani, my już jesteśmy w domu. I jeżeli miałabym wystawić recenzję na temat dzisiejszego muzeum, to osobiście jest fajnie, okej, może tylko, że troszkę za małe, może dlatego, że to muzeum było darmowe tym razem. Jeżeli miałabym pojechać po raz kolejny w takie samo miejsce, to wybrałabym raczej Duxford, bo trafiłyśmy wtedy na pokaz samolotów i było mega, mega super głośno.
Ja właśnie czekam, aż mi się wszystkie zdjęcia filmy prześlą na iClouda, tak sobie mogła zmontować kolejny film. Na tym filmie będziecie widzieli, jak było, co było. Jedyną fajną atrakcją chyba był VR. Tak? No. Moja Alicja oczywiście, jak zresztą słyszeliście, krzyczała, bo się bała, że nie wiem, wypadnie z krzesła chyba. No. Generalnie okej, ale szału nie było. Spodziewałam się czegoś lepszego. Także następnym razem, jeżeli będzie taka wycieczka, to na pewno to będzie Oxford. I każdemu polecam, bo tam spędziłyśmy chyba z 4 albo 6 godzin, już nie pamiętam. Bo było ogromne, było fajne. Także ja zabieram się za niedługo do montowania kolejnego filmu i pozdrawiam wszystkich gorąco.